powstania warszawskiego. Jest mi przykro za to, co przeżywają powstańcy. Oni podchodzili i przepraszali za tych młodych ludzi. To było dla mnie bardzo krępujące. Paweł! Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz skomentowała... Paweł, obiad jest gotowy. Tak, 58. rocznicy powstania warszawskiego. Placki ziemniaczane zrobiłam, takie jak lubi. Chrupiące. Paweł, ty musisz coś zjeść. Proszę cię. Paweł, natychmiast otwieraj. Natychmiast. Ludzie w telewizji mówią, że ty grywam. Wodę z mózgu robią. Paweł, natychmiast otwieraj. Natychmiast. Bo jak ojciec się dowie, że znowu siedziałeś w pokoju cały dzień, to daj ci taki docisk, że zobaczysz. Paweł! To ja może ci przyniosę ten obiad do pokoju, co? Przedstawiciele... Nigdzie się nie szwędam, dobrze się uczę. To przez to, jak na te studia się nie dostał. Wie pani, on strasznie chciał te japońskie rzeczy studiować. No tak mi przykro, synku. Spróbujesz za rok jeszcze raz, co? Oczywiście ojcu to się nie podobało, no bo co to za zawód? Na zarządzanie się dostałeś przecież, no. I to zaocznie. Nie będziesz musiał się z domu wyprowadzać i ojcu pomożesz. Ojciec chciał, żeby on sklep przejął. Żeby, no nie wiem, ekonomię albo zarządzanie studiował. Paweł! Pani doktor przyszła, chcę z tobą porozmawiać. Paweł, słyszysz mnie? No i widzi pani tak od... No to już tak od kilku tygodni, no. Ani razu słowa nie powiedział. Ani razu nie wyszedł z pokoju, no przynajmniej jak my byliśmy w domu. Mąż to już chciał drzwi wyważyć. Nie, nie, niech mąż tego nie robi, to tylko może zaszkodzić w tej sytuacji. Paweł? Cześć. Nazywam się Trzebińska. Jestem lekarzem. I przyszłam z tobą po prostu pogadać. Czy mogłaby pani nas zostawić same? Jestem tu, żeby ci pomóc. Twoja mama już poszła i jesteśmy sami i obiecuję, że wszystko, o czym będziemy rozmawiać, zostanie między nami, ok? Wiem, że interesujesz się Japonią. Pewnie chciałbyś tam pojechać, co? A co byś chciał najbardziej zobaczyć? Budżetowych dotacjach. Jak podaje fakt polskie partie, dotacje budżetowe wpłacają na lokaty. Na
To jest twoja wina. Pawełku, Pawełku. A ten Pawełek to się musi wziąć do roboty. Co on sobie myśli? Że będzie wiecznie grał w te swoje gierki? A ojciec z matką mają na niego harować. Andrzej, przecież wiesz co mi... Co mówiła pani doktor? Nie można na niego krzyczeć. Ta pani doktor te swoje głodne kawałki opowiada już od paru miesięcy. I to za moje pieniądze. A gówniarzowi to nie są potrzebne żadne gadki, wiesz? Tylko porządne lanie. Jezu, ciszej, Andrzej. Przecież cię usłyszę. Usłyszy? I bardzo dobrze. Niech usłyszy. Słyszysz, szczeniaku? Wakacje się skończyły! Uspokój się! Otwieraj mi te drzwi natychmiast! Cię, tego proszę cię! Otwieraj! Słyszysz mnie, knoją? Uspokój się, proszę cię! Przestań! Ja cię w moment wyleczę! Dzień dobry, 28.50. Proszę PIN. Dziękuję. Do widzenia. Słyszysz mnie? Posłuchaj, synku. Tato. Tato jest w szpitalu. Miał zawał. Myślę, że jakąś ciężkość czuję w klatce. A gdzie w pracy? Ja tak myślałam, że on zasnął przy biurku. Ty musisz wyjść! Słyszysz? Ojciec ciebie teraz bardzo potrzebuje, Paweł! My już nie dajemy rady, synku. Rozumiesz? On może umrzeć, Paweł. Słyszysz? Słyszysz? Umrzeć, Paweł! Odkąd nie wychodzisz, ojciec nie jest z sobą po prostu. Paweł, ty musisz wyjść teraz. Musisz go przeprosić. Powiedzieć, że już przeprosić.
Wszystko będzie w porządku, Pawle. Paweł, ty musisz wyjść. Naprawdę, Paweł, ty musisz wyjść. Błagam cię, Paweł. Thank you.